Do Wigilii zostało zaledwie 10 dni. To czas przygotowań, ale też spotkań opłatkowych. Takie spotkanie mieli też członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wielkopolskiej. Sprawdziliśmy, czego seniorzy najczęściej sobie życzyli. Życzymy, żeby było dużo wyjazdów, dużo jakichś spotkań, bo to jest nam tu w Środzie bardzo potrzebne. Tak, a my się po prostu integrujemy, wspólnie sobie wyjeżdżamy, chodzimy na kawki. Też. Dla seniorów takie spotkania są ważne, dzięki nim nie czują się samotni. Takie towarzystwo, co jest, dla tych ludzi starszych to jest coś życie ten dni, bo sobie nie wyobrażam, jak niektórzy by byli w domu, siedzą czy w oknach poduszka i czekają, nie wiadomo na co. A tutaj żona moja już tu chodzi już od paru lat. I spodobało mi się. Te stowarzyszenia, zwłaszcza takie stowarzyszenia senioralne, jak Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, to są też stowarzyszenia, które dają dużo otuchy w tym przedświątecznym czasie i powodują to, że nikt nie jest sam. Średcy seniorzy mają już plany na przyszły rok. W styczniu chcemy zorganizować spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Być może nazwiemy to spotkaniem noworocznym seniorów, coś, żeby było trochę inaczej. Następnie czekają nas walentynki, następnie Dzień Inwalidy, Dzień Kobiet i tak dalej, i tak wyjazdy na wczasy. Średzki oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zrzesza około 1000 emerytów z powiatu średzkiego.